Jedna z bardziej bulwersujących spraw ostatnich dni, czyli zaszczepienie się poza kolejnością celebrytów czy znanych opozycyjnych polityków. I nie chodzi tu o samo podejście do szczepionki, chodzi tu o to, że być może ci ludzie wpychając się przed kolejkę, przed medyków, przed, przed osoby starsze, przed, przed osoby schorowane, być może czują się od nich lepsi. I w przypadku. Krystyny Jandy, czy w przypadku pzp owskiego aparatczyka Leszka Millera, ja osobiście nie wymagam więcej. Nie wymagam takiej moralności, jakiej wymagam od polityków własnego obozu politycznego Zjednoczonej Prawicy. Mowa oczywiście o zaszczepieniu się przez posła Zbigniewa Giżyńskiego. I nie rozpatruję tego w kategorii prawnej. Rozpatruję to w kategorii czysto moralnej. Zdrowy chłop w kwiecie wieku no, szczepi się przed ludźmi, którzy ratują ludzkie życie przed ratownikami medycznymi, przed pielęgniarkami, przed nawet paniami salowymi w szpitalu, które również są tam bardzo potrzebne. Szczepi się przed ludźmi, którzy mają choroby nowotworowe, przed ludźmi, którzy mają powyżej 80 lat. Dla mnie to jest po prostu niemoralne, bez względu, tak jak mówię, na ocenę prawną tego, czy on rzeczywiście mógł się zaszczepić, będąc historykiem na uczelni, a nie, nie będąc doktorem, lekarzem, nie wykładając na uczelni typowo medycznej. No moim zdaniem robić tego po prostu nie powinien. Jeśli chcemy wymagać od innych, żeby byli moralni, żeby byli... No po prostu ludźmi kierującymi się wyższymi zasadami w polityce w życiu społecznym, to powinniśmy wymagać tego, żeby pan poseł Zbigniew Giżyński po prostu złożył mandat parlamentarzysty. Jeśli chodzi o zjednoczoną prawicę, możemy dyskutować, czy to, no, zmniejszy, czy to może zmniejszyć większość parlamentarną i przyczynić się do przejęcia władzy przez tych, którzy tej. Wyższej moralności, przynajmniej w moim odczuciu, nie posiadają. No nie, ponieważ ten mandat zajęłaby pani była poseł Anna Sobecka, osoba, którą niezwykle cenię przede wszystkim za e, pomoc innym ludziom, osoba o nieskazitelnej, jak dla mnie, moralności, e, więc tutaj nie byłoby kompletnie żadnego zagrożenia. Więc szanowny panie pośle Girzyński, apeluję, proszę o złożenie mandatu. I być może pojawi się pytanie, po co ja to w ogóle nagrywam, po co ja poruszam ten temat, po co wracam do tego tematu, ponieważ dla mnie osobiście, sprawy takie jak właśnie ta, jak sprawy jak niesprawiedliwe, nierówne traktowanie osób tylko i wyłącznie ze względu na na przykład to, jak są zamożni, czy to, czy są celebrytami, czy nie, czy to, czy są politykami, czy nie, czy, czy nawet na uczelni że ktoś ma pierwszeństwo przed kimś innym, no to to są takie sprawy związane z nierównością w dostępie do, do administracji czy nawet w sądach. Chyba wszyscy, wszyscy znacie takie najsłynniejsze wyroki jak piłkarza Tomasza Hajto, czy Najsztuba, czy w tej chwili Kamila Durczoka, który zamiast siedzieć w areszcie... No, to odpowiada z wolnej stopy, a może zostać skazany chyba nawet na 12 lat więzienia. No, to tego typu rzeczy najbardziej mnie po prostu drażnią. I ciężko nie wypowiadać się w takim temacie, kiedy dotyczy to osoby bezpośrednio kojarzonej z całym obozem politycznym, z którym też się no, jest kojarzonym. No, nie ukrywajmy. Więc oddaję w Wasze ręce na koniec tego filmu, który będzie zamieszczony na YouTubie i na Facebooku. Na Facebooku na pewno można robić ankiety, na YouTube, jak nie pamiętam. Ale oddaję w wasze ręce ankietę i ocencie, czy według was poseł Zbigniew Giżyński powinien złożyć po prostu mandat. Na Facebooku to się powinno tutaj gdzieś pojawić, a na YouTubie z tego, co sobie teraz przypominam, to chyba jest to po prostu w zakładce społeczność można zrobić ankietę. Więc tam zrobię taką ankietę, więc zapraszam Was do, do komentowania, do udzielenia głosu w tej ankiecie, do napisania komentarza, co według Was powinien w tej chwili zrobić Zbigniew Giżyński, ponieważ Klub Prawa i Sprawiedliwości zachował się właściwie, zawiesił go w prawach członka, ale czy on sam nie powinien, no bo jakie, jaka była reakcja? On w ogóle zdziwił się, że ktoś się go czepia. No przecież mógł się zaszczepić, to poszedł się zaszczepić. No, ten człowiek nie widzi w tym niczego złego, przynajmniej z medialnych doniesień nie wyczytałem, żeby, żeby jakoś specjalnie za to wielce przepraszał. Więc zapraszam, szanownych Państwa, do kulturalnej dyskusji i do dyskusji nie tyle o samej szczepionce, bo to, to budzi szczególnie gdzieś tam na prawicy, ale, ale już teraz chyba nie tylko, e, wielkie emocje. Dys podyskutujmy o tym, e, czy, czy osoby takie jak celebryci, czy osoby takie jak poseł GIŻYJSKI powinny szczepić się przed tymi wszystkimi, których wymieniłem, czyli przed, przed szeroko pojętą służbą zdrowia, czy osobami starszymi. Pozdrawiam.